Was bardzo serdecznie na kanale Ślada Miluny i dzisiaj jest Dzień Psa i od razu na początku filmu chciałabym życzyć Waszym psiakom wszystkiego najlepszego, dużo smakołyków, dużo zabawek, spacerów, zdrowia, właśnie przede wszystkim zdrowia. No i oczywiście dużo prezentów. Nie wszyscy dają pieskom prezenty na Dzień Psa, ja akurat dopiero w tym roku drugi raz albo trzeci, bo tak to robiłam, takie mniejsze prezenty, że po prostu paczka przysmaków czy coś, a teraz każda z dziewczynek, czyli Luna, ma swoją rzecz, Lady ma swoją, jedną mają wspólną, no i mają kilka paczek smaczków. Na początek pokażę Wam tutaj przysmaki, odsunę torebkę, to są przysmaki Purina Friskies Fantastics. Dziewczyny nigdy nie miały, ani Luna, ani Lady, no bo Lady to już trochę latek ma, ale nigdy tych nie jadła i będę Wam też mówiła ceny produktów i gdzie je kupiłam. Te przysmaki kupiłam w Kauflandzie za bodajże 7,50. Dalej są Purina Friskies Picnic Variety. Tutaj jest 15 kabanosów, 5 o smaku wołowiny, 5 o smaku kurczaka i 5 o smaku jagnięciny. I ja to kupiłam również w Kauflandzie, tylko że za niecałe 6 zł. Następnymi przysmakami są przysmaki z Snack for Dog. Czyszczą zęby, odświeżają oddech, ściągają kamień. I tutaj macie jeszcze taki skład. Tutaj jest ich 10 tych kabanosków, paluszków, tak jak tutaj napisali. I jest 57% włókna surowego. No, czyli nie najwięcej, ale też w miarę. I ostatnimi przysmakami, bo tak to są jeszcze rzeczy, są... Aha, i te przysmaki kupiłam w Dino za 3 zł. Ostatnimi, najdroższymi przysmakami, bo nigdy się nie spotkałam z tak drogimi przysmakami, bo ich wcale nie jest dużo. Jest pół kilo. A kosztowało to aż 20 zł, czyli więcej niż te 3 paczki razem. Więc trochę kosztowało, a tak na długo to wcale nam nie starczy, bo ja teraz z Luną, wiecie albo nie wiecie, dużo trenuję. No to jej, nie wiem, z 20 kostek dziennie. Lady też sporo pewnie będzie jadła, to nam to na jakiś maksimum miesiąc starczy. No ale kupiłam tak na przetestowanie i to jest w ogóle nasz pierwszy przysmak z firmy Trixie. I to są takie mini bones do trenowania właśnie kosteczki. Nie ma tutaj składu, po prostu jest po polsku coś napisane. Karma uzupełniająca dla psów i po prostu jest skład mięsa i produkty pochodzenia zwierzęcego, ale nie pisze ile procent. I teraz Wam pokażę wspólną rzecz i dla Luny i dla Lady. I trochę też dla mnie, no bo tak naprawdę to ja to będę trzymała. I tutaj jest właśnie torebka na przysmaki z Biedronki z firmy Active Pet. Ja kupiłam ją od razu w pierwszy dzień, jak u mnie w Biedronce wyszły rzeczy dla piesków. Ona ma tu taki fajny wzorek, bardzo ładny. Serduszko, łapka, serduszko, kostka, łapka, różne kolorki tu są. I ona kosztowała bardzo mało, bo Trixie potrafi kosztować kilka razy więcej, a ta sakiewka jest bardzo duża, a kosztowała jedynie 10 zł. Ma tutaj taki ściągacz, bo to można otwierać i się naprawdę dużo smaczków zmieści, ale nie wiem, czy teraz dam radę otworzyć. Zastopuję filmik i jak otworzę, to do Was wrócę. Ja już otworzyłam, bardzo dużo przysmaków się zmieści, nawet może to wiadereczko tam włożę. Nawet się całe wiadereczko zmieściło, więc macie porównanie, jakie to jest duże, bo to wiadereczko ma pół kilo. A się zmieściło do takiej sakiewki, więc to jest naprawdę duża sakiewka. Nawet bym mogła, jakbym to otworzyła, to wszystkie przysmaki by tam spokojnie weszły. Więc z jednej strony fajnie, bo można dużo przysmaków pomieścić, ale z drugiej na takie krótsze spacery to i tak lepiej wziąć sobie jakieś pudełeczko czy w reklamówce po prostu parę przysmaków. No chyba, że ktoś ma naprawdę dużego psa,
No to wtedy tak można na każdy spacerek. Ja będę raczej brała na takie dłuższe spacerki. Teraz Wam pokażę prezent tylko dla Lady. I to jest obroża i smycz z Pepco. I kosztowało to jedyne 10 zł. Tu pisze dwupak. W opisie pisze obroża plus smycz. I ja właśnie cały czas, bo ja już to kupiłam jakiś miesiąc temu. I cały czas tak chciałam to otworzyć. I dzisiaj otworzę to, bo wcale tam nie pisze, jaka długa jest ta smycz, jaka dużo obroża. Ale obroża na pewno będzie dobra. I teraz zobaczę z Wami, jak to się prezentuje. I ja już odpakowałam właśnie obróżkę i smycz. Obroża jest, w ogóle ten zestaw mi się bardzo podoba, a jak na 10 zł to bardzo fajna opcja, bo w taki na przykład zoologiku by się dało nawet 50 zł za taki zestaw, minimum 50 zł, bo to jest takie ładne. Tutaj mamy taki fajny, mocny karabinczyk. Przepraszam, takie zapinanie, bo karabinczyk to jest tutaj. Smycz mi się wydaje, że ma około metra, bo ja ją tutaj złożyłam, ale jakby ją rozłożyć, tutaj mamy rączkę, też dość dużą, więc fajnie, bo nawet dorośli mogą sobie tak chodzić z pieskiem. Tutaj mamy ten karabinczyk, nie jest on jakiś mega duży, tak jak mi się wydawało. Smycz jest metrowa, z tego co zauważyłam właśnie. Obróżkę można regulować. To jest, zaraz Wam pokażę, jak jest najmniejsza, a jak największa. Taka jest najmniejsza obroża i teraz Wam pokażę, jak wygląda, jak jest rozszerzona na maksa. Tak wygląda, jak jest rozszerzona na największą, więc spokojnie na jakiegoś dużego pieska można by było ją założyć. Lady Lunie to oczywiście nie kupowałam, chociażbym kupiła, gdyby były mniejsze. No ale dla Luny to jest 1,5 cm albo nawet 2 cm, to właśnie też jest chyba 2 cm. Jest piękne obszycie, no ale Luna by to w ogóle jest dla niej za duże na tym najmniejszym i jest dla niej za szerokie. A tak to Lady będzie miała, bo w sumie to dla niej kupiłam. I teraz złożę to na takie średnie, odłożę to na bok i Wam pokażę ostatnią rzecz, czyli prezent tylko dla Luny. I teraz wyjmuję z torebki ostatnią rzecz. Zapakowałam ją w taką chustkę, żeby się nie stukła, bo to są dwie miseczki z takimi albo labradory, albo goldeny to są w środku. I to są takie właśnie pieski Indiany. I ja te miseczki kupiłam wtedy za 5 zł. I to są bardzo ładne miseczki. Tutaj pisze Follow Your Dream. Są takie fajne indiańskie wzorki. Mi się to tak spodobało, że musiałam to kupić. A Lunie akurat od dłuższego czasu planowałam kupić jakieś miseczki plastikowych. Nie chciałam. Metalowe ma i tak mi się trochę nie sprawdzało, bo na wodę jak jej nalewam, to później trzeba było domywać nawet, bo jej codziennie ja moim pieskom oczywiście codziennie wymieniam wodę. Jak na przykład nie minęło 24 godziny, tylko 1,5 dnia i wymieniałam, to już w tych metalowych taki śluz był. A tak to myślę, że w ceramicznych będzie lepiej. W ogóle na suchą karmę i na mokrą. Oczywiście jedna będzie na jedzenie, druga na wodę. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam w kąciku z miseczkami. Tutaj mamy Luny miseczki, jej kącik z jedzonkiem. Tylko, że to mi chyba nie będzie pasowało, więc to kupiłam jakieś 2 miesiące temu, a to chyba będę musiała wyrzucić. A to są jej miseczki, które ma już 1,5 roku. No i chciałam je już zmienić, bo mi się już nie podobają. Nie wiem, zobaczymy, jak to na tym wygląda. W ogóle myślałam, żeby to było w tą stronę, pod jadłospisem. To tak trochę średnio wygląda. No, albo zobaczę jeszcze. Chyba, żebym po prostu bardziej na środek wzięła. Zaraz zobaczę, jak to wygląda bez tego podkładu. Bez podkładu wygląda tak trochę. W sumie z jednej strony fajnie, a z drugiej jednak nie. Zobaczymy, jak to wygląda pod tym jadłospisem przy mojej komodzie. Nie wiem, tutaj fajnie też wygląda, ale myślę, że tutaj mogłoby być. Miseczki mi się tak bardzo podobają. Ale szkoda, że ten podkład nie będzie mi tutaj pasował.
bo jego dopiero 2 miesiące temu kupowałam. Ale jeszcze zobaczę, jak będą stały miseczki. I to są właśnie wszystkie prezenty na Dzień Psa moich piesków. Przysmaki pójdą do szuflady właśnie ze smaczkami. I myślę, że za jakiś krótszy czas, nawet może jeszcze w tym tygodniu lub w przyszłym, będzie aktualizacja przysmaków, bo ich troszkę się nazbierało. A następne tak to prezenty to będą chyba na Mikołajki albo na Gwiazdkę, no bo na Halloween raczej nie będę robiła prezentów, no bo to nie jest bardziej taka uroczystość, no bo po Dniu Psa to dla piesków raczej prezenty dopiero na Wigilię, no i chyba na Wigilii będzie następne, ale oczywiście filmików będzie dużo pomiędzy tymi, ale po prostu mi chodzi, że następne prezenty, więc jak ktoś już by chciał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod filmem. Niektórzy zapominają, a dla mnie każda łapka w górę to jest właśnie, cieszę się, że Wam się filmik spodobał. No i jeśli byście chcieli, to oczywiście możecie, nie zmuszam Was, ale możecie zostawić subskrypcję, wtedy będziecie mogli być wszystkim na bieżąco. No, na kanale jest ponad 70 subskrypcji, więc jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Na początku po prostu myślałam, że będzie tak paręnaście subskrypcji, ale tak już się fajnie rozszedł kanał. I oczywiście możecie pisać w komentarzach, co dostały Wasze pieski na Dzień Psa. Nie wiem, dla niektórych to może być dużo, dla niektórych mało, dla mnie to jest tak średnio. Na urodziny dostały trochę więcej, no ale wiadomo, urodziny, a Dzień Psa to jest w ogóle inna uroczystość. No, a tak tutaj, to my już się będziemy z Wami żegnać. Jeszcze Wam pokażę chwilę Lunę, bo teraz sobie właśnie śpi. Przed chwilą spała, ale jak się ruszyłam, to już otworzyła oczętka. A jeszcze Wam pokażę, bo przyszła obroża dla piesków ze schroniska. Zamówiłam właśnie taką obrożę dla piesków ze schroniska. Tutaj właśnie mamy karabinczyk i ona jest bardzo, na bardzo dużą regulowana. Tutaj mamy metkę. Jest taka zwykła czerwona. I też we wakacje, na pewno we wakacje, będzie filmik właśnie ze schroniska. Ja już tam mam naszykowaną paczkę dla piesków. Jeszcze tam będę musiała dołożyć przysmaki, bo na razie mam w szufladzie, w komodzie. A tutaj jest właśnie jedna rzecz z tych rzeczy, bo tak to są jeszcze karmy oczywiście, jakieś przysmaki, trochę innych rzeczy. I to jest właśnie chyba ostatnia już rzecz do paczki. A tak to my się już z Wami będziemy żegnać. No i do następnego filmiku. Do zobaczenia. Cześć!